Dzisiaj jest 16 kwietnia, jutro jest werwitacja, 17 kwietnia. W sobotę 18 wyjdę do eliminacji weteranów. 19 w niedzielę wyjdę w kategorii do 95 kg w seniorach. Także kurczę, dosyć intensywnie. Już zapraszam serdecznie pana. Wi-Fi to pan ma? Tak. Dzisiaj jest 17. Tak? Marszewski. Jest to nasz nagród. Dziękuję bardzo. Z ekipą widzę w ciebie. No, ale już proszę do Rika, nie jedziesz dopiero? Jadę, a ty byłeś? No nie, jedziemy. No, no myślę, że do 22 będziemy tyle osób, jest 350 osób. Do mnie kolega tam stoi na stoisku, mówi 300 osób jest zadowolony. No. Spokojnie do 10 będzie, nie musimy się spieszyć. Ja muszę jeszcze wagę zrobić, więc wiesz. Kardynacki na rzecz, że mało ludzi, a ty... No to zapraszam. Dzięki. Do zobaczenia. A, bardzo dobrze. Jest. No to coś innego. Oczywiście, no to nie ma tam, że ktoś przychodzi i na każdego patrzy, wiesz, spod łba, jak to się mówi, tylko wiesz, każdy się wita z każdym, wiesz, jest miła atmosfera, każdy każdego gdzieś tam podgląda, jak jest taka możliwość, wiesz, czy tam przy smarowaniu, czy tam w innych, o, na wadze, to każdy, każdego ogląda. Znaczy, tak wiesz, dyskretnie raczej, bo tak nikt się nie patrzy, wiesz, jak on wygląda, tylko tak dyskretnie każdy podpatruje. No wiesz, zawsze masz wrażenie, że wyglądasz gorzej. Nigdy nie masz wrażenia, że wszystko jest ok. Zawsze masz wrażenie, że coś ci chyba nie wyszło. Ale później scena weryfikuje, zapalają się światła i wszystko jasne, tak? Ja mam także pełen spokój. Jadę na zawody. Wiesz, to, że chcę walczyć, to chcę walczyć, ale wiesz, idę do pokoju, siedzę w pokoju, wypoczywam. Zrobię sobie ze 2-3 pozowania, trochę pozy przećwiczę, no i idę spać rano na zawody.
Martyna. Jesteśmy właśnie po weryfikacji, czyli po ważeniu i pomierzeniu. Oczywiście ja się tylko ważyłem, a inni zawodnicy też byli ważeni i mierzeni. To znaczy, chodzi o zawodników klasycznych. Zaważyłem dzisiaj 92 kg na wadze. Jak widzieliście, jak wcześniej się ważyłem w domu, to w Adidasach, w koszulce i w spodniach od dresu ważyłem 95,500 i nawet coś tam zjadłem. To było po jedzeniu. No to mamy godzinę około 20 i mamy już wagę 92 kg. Sala była pełna, bo weryfikacja się zaczęła o 17. Fajnie, bo też spotkałem dużo moich znajomych, zawodników, z którymi startowałem wcześniej. Spotkałem Kubę Potockiego, Tomka Bobrowskiego, Łukasza Kaźmierczaka, Roberta Pierkowicza, Radka Słodkiewicza, no i chyba jeszcze parę osób. Akurat tak dużo wszystkich dzisiaj tutaj jest, że nie wspominałem. Moim docelowym dniem jest niedziela, gdzie wyjdę z seniorami do kategorii do 95 kg. Ważę 92, a wychodzę do wagi 95. Troszeczkę jestem za lekki, powinienem ważyć gdzieś 94,900, no ale to wiadomo, trochę stresu. I tak jak żeśmy tutaj przed chwilą powiedziałem, że ta kolejka i tak dalej, no spaliło się. No cóż, jeśli chodzi o dzisiejszy dzień, to pojadę do hotelu. I troszeczkę przepinam, bo to jest akurat taki czas, żeby przepinać, żeby jeszcze ostatni taki szlif zrobić, taki ala mały trening, no bo to przepinanie to też taki mały trening. Na pewno mnie zobaczycie na scenie. No, półtora roku temu była operacja i przez cały czas żeśmy mówili o tych zawodach. No w końcu jesteśmy na tych zawodach i jutro wychodzę, aczkolwiek jutro pamiętajcie, że to nie jest ten dzień główny. Trochę jestem zmęczony, ale wszyscy są zmęczeni na takich, w takiej końcówce. No to co? Do jutra.